dawno już nie było. Witam, witam. Dzisiaj kolejny odcinek tutaj z Krzysztofem. Siedzimy, rozmawiamy i przeglądamy teraz zdjęcia. Także jesteśmy na targu na torach. Druga niedziela, już to drugą niedzielę dzisiaj. Nie wychodzimy z kempingu i pijemy alkohol. Dostawców nie mamy. Oglądałem ten film, co robisz w życiu. Tak? Żeby to obejrzeć. Ale jaką halę? Pan chce kino, żebyś otworzył. Czy co? Bo oglądałem to pana program. Tak. No tam widziałem, ma pan jakąś halę, gdzie... A, mam stodołę taką, no, ale to jest jakby zamknięte ten. Internetowy jest, no. Dla ogólnego. Tam jest sklep taki. Kiedyś miałem, ale za dużo ludzi po prostu już nie... Mam motocykle, jakie pan to ma? No mam różne to. Tak? Tak, tak. Mam Harley'a, mam tam jakiegoś SHL-kę. Ale teraz masz... Ale właśnie, wiesz, ja musiałem ten, masz. Myślałem, żeby zrobić muzeum, bo już mówię, się zrobiły wycieczki, o, coś z bykiem, z krową. No bo po prostu nie mamy czasu pracować, bo tyle ludzi zaczęło przychodzić, wiesz? No, wcale się nie dziwię, oglądałem to i... To miło, miło. Ma chyba 30 motorków różnych. Tak? O. A mój syn ma warsztat, co naprawia te twoją Harley'e. O, to który ma? Powiedz mi, to może ten. Na Kiełczowie. Igor. Na Kiełczowie. O, widzisz. A ja teraz szukam kogoś właśnie, kto ten. Jakiegoś mechanika szukam. To ma teraz na hali 15 Harley'ów. Tak? Mogę ci dać telefon. To czekaj, to dasz mi telefon i ten. Dzień dobry. O. Coś jest z moich klimatów? Nie, czy... masz 10. Ale zawsze jest ta nadzieja. Tak. O, tutaj nic nie ma niestety. To były te. Zaś biuro to... Stary, ktoś tam się może odnajdzie na jakiejś wycieczce, jak był, wiesz, w tym Karpaczu. W Bierutowicach, kiedyś no. Kiedyś Bierutowice się nazywało. No, on chciał tam do kina, do ciebie. Nie, no powiem ci, że coraz więcej ludzi się, wiesz... Narobiłeś sobie. ...się ogląda, no. Narobiłeś sobie. Będę musiał takie... Spokoju nie widzisz. Mój kolega ma takie muzeum PRL-u, wiesz? No. W Nakle nad Notecią i on ma taki szyld stale, muzeum stale zamknięte. Stale, bardzo dobrze. A u nas, wiesz co miał Szewc napisane? No. Zakład Szewski. Oj, było napisane tak, otwarte kiedy jestem. I masz trafić. No tak, i musisz trafić. Musisz trafić, jak koniec. Trafisz, to masz szczęście. To, jest, nie, to tak samo jak musisz, u nas jest. Tak no. Napisać, otwarte kiedy jestem. No, ale to jest dobry plan, no. Dobra, Krzysiu, idę no. Tym razem, no, muszę się ja, przejść. Ja chcę do kina tam mi przyjść. No, wiesz. Pięknie, którzy są piękni. Ale nam czasu dużo. Pozytywnych ludzi. Tak. Jest. Bo niektórzy potrafią, wiesz, zamęczać człowieka. No. Nie. Skorpionsi, o matko. No dużo różnych takich ciekawych. Septy mam, skorpionsi. Dobra muzyka, no. O. Na zdrowie. No. Musimy ocalać od zapomnienia dużo pięknych historii, wiesz? Tak. Widziałeś, tak. Ja gdyby nie... Właśnie, to, i zabierałem do grobu. Nagle zabierałem i to młody chłopak, bo przecież 50 lat. No to ja faktycznie, się nie no. Wiesz, ja tak przyciągałem i potem mówię, patrzcie, kiedyś z psem idzie. I ja bym go nie zagadał, za 4 miesiące wykorkował. Nagle, uh-huh. Wiesz, co się stało. Straż przyjechała, weszli do chaty, on sztywny. O kurczę. No. I by Boguś mi nigdy nie powiedział o tym właśnie, że jednak ona była na spotkaniu i rzeczywiście, no. Wiesz... Nie, no, to jest fajne, tak. Czyli on podpisywał swoją książkę. No. Ty, a tu widzę, że Bogdan podróżowym namiotem dzisiaj stoi? Pinky Winky. Pinky Winky, ty, idę teraz do niego. Boguś zmienia opcję, bo dzisiaj wybory. Tak. Byłeś właśnie już? Dopiero wieczorem pójdę. O. Za godzinę będzie tęcza na tam. Dobrze, ja lubię ten. Lubię jednorożce i tęczę. Tak, będzie, kurde. Dobra, idę zobaczyć, coś czeka na mnie. Puszek szukam elektrycznych. Wiesz? Puszki elektryczne, jakbyś miał czarne takie, wiesz. Puszki? Takie stare, no. Będę pamiętał. Szukam do instalacji, no. Tam druga klatka. A ja? Nie, bo idę tam do Stasi i wiesz, i tego. 35. Zobaczymy, co tu można kupić. RF. Bo i na tej sieci sklepu, wiesz, każdy dzień
którą mamy godzinę? 10:08. Ładna pogoda. Różne rzeczy, ale puszek nie ma. Co? Zajdę. Rzuć. Bo ja jeszcze chcę pochodzić, że pan był dłużej, a wrócę, to ja panu dam zaliczkę. I jak będę wracał, to tam dychę dam zaliczkę, teraz pan daje. Nie nadę, nie nadę. Monety różne. Mam coś dla Krzysia, chcesz zobaczyć? No chcę, no. No on lubi takie rzeczy. Kupiłem już? Co? Kupiłeś coś? Sety, wiesz, VHS. Aha, obozy pracy przymusowej we Wrocławiu. O, no. Fajna ulica. 44-5. Nie zaniosę może akurat. No, może będzie miał kiedyś czas, żeby to przekazać. Cześć. No. No. Dobra, no, trzymaj się, cześć. O, coś dla Krzysia. O, zimno się robi, zaczyna wiać. To jest cień. Ja chciałem dzisiaj jakieś puszki elektryczne kupić. Tam do instalacji, do stodoły. Ale nie wiem, czy coś trafię, czy nie. O. Mapnik. Witam. O, witam, cześć. Kamerkę. Czujnik. Czujnik tutaj, wiesz, promieniowanie sprawdza. O, nie każdy wie, co ja mam w ręce. Dzień dobry, cześć, hej. Jak zróbeczko? Dobrze. No, to jest ciężko tutaj ten. Ciężko i inkognito przejść przez Stark. O, to jakieś slajdy. Ale to same ramy. A, bajki, patrzcie. Bajki są. Ale ona była na imprezie. Ona mi mówiła. W jakiej cenie takie slajdy? Ile pan wszystkie weźmie? Nie, bo tu patrzę, że są ramki, a tu są jakieś te. Nie, ramki są osobno. Ramki osobno, a tu są bajki, ale same. Same obrazki. Bajki pan chce? No pytam na razie o cenę, tak z ale ciekawości. Wszystkie, tak? Te wszystkie, no. Dwie dyszki, dwie dyszki, a ramki dyszki. Ma pan oryginalne pudełeczko, no. Ona super. Była na imprezie. Fajnie to wygląda, no ale ja ostatnio sprzedałem właśnie takie rzeczy. Ale dwie dychy to dobra cena. Cześć. Ja chcę tą kurtkę sprzedać. Którą kurtkę? Co zrobiłeś zdjęcie. No tą kurtkę taką, tą. A, tą ktą, ale nikt się nie ten, nikt się nie odezwał, wiesz? To nie jest z motoru? No tu nie, jest. To bardziej jakieś takie ma. No jest taki Harley. To jest jakiś El Mon coś tam. No. Dychę jakieś ciało. No mi to przyniósł. No nie, no ja też się nie. Wyprzedaję. Aha. Wyprzedaję no, różne, bo strasznie... Może, no, tam może tą kurtkę zrobiłem, ale się nikt nie odezwał, no. No dobra. Bo to wiesz, no musi być specyficzny klient na to, no. Nie? O, tu jakieś serduszko amerykańskie, o! Baton Box Javeler. Tam ja, bo ja to trzymam tam, bo to mi przyniósł. On wyjechał i... Mhm. O,
Wystawa. Nie kupujesz? Nie chcę państwa. Rano i kupiłem. Ktoś już mam rano. No, już wypiliśmy już tyle piwa, żeśmy już wypili tu, że... O, no widzisz. No wiesz, no każdy biznes, jak ktoś, wiesz, ważne, że nie kradnie, nie? Ty, no ale ona jaki ładny samochód ma. Takie dwa psy. Tak? Ona? A mieszkanie tam na tym ma. Ty, zobacz, ale masz tutaj. Na jedności rządowej, a tam mieszkania rozumiesz po 600-700 tysięcy. Na jedności, tak? No, tam biurowary. No. No to fajne. Wiesz, teraz produkują różne, widzę, rzeczy. Motorzyce. Dobra, idę dalej, bo mam się mało czasu. O, ale to fajne, baczność dozorca w wagonie. No. Wiesz, ja za dużo rzeczy bym chciał. No. Za dużo rzeczy fajnych. I tam? I ty, o, tu są mierzyki. Szkło. Co tutaj można kupić? Można wszystko praktycznie. Tylko trzeba wejść na coś. Powiem, bo drugi rower jak pociąłem, rozebrałem, bo potrzebowałem rurek, a był mi tak rozjebany. Bo to ja go kupiłem. O, taka fajna. Ta aktówka. Nówka. Nóweczka. W jakiej cenie taka aktówka? 120. 120, ładna. No. Jak nóweczka, no. No ale po co mi ona? Może ktoś z was by chciał taką aktówkę? Już za tydzień to już może tego nie być. Na kogo iść głosować? Szaszłyki. No ja prosto, ja się na wyszło. A może za darmo by pan chciał? Berlin. Berlin. Więc na czym to pooglądać, nie? Proszę? Na czym to pooglądać? No to w kinie, trzeba mieć taki... Trzeba mieć kino. Tak. Ale fajnie wygląda, jak ktoś lubi takie klimaty, to... Jedna szkoła. Tutaj pan. Nie, nie. Nie. Tak.
Częstochowska. Witam serdecznie. Kolejny odcinek, dzisiaj z targu na torach. Troszeczkę tam jakichś różnych rzeczy pogrzebałem, popatrzyłem. Nic nie zakupiłem na tym odcinku, bo staram się już teraz nie zagracać. Tamte takie nazistowskie jakieś pamiątki to są chyba jakieś repliki, nie wiem, może naprowadźcie mnie, ale tak podejrzewam, że to jest wymysł jakiś chałupniczy. Dużo jest takich rzeczy, nie wiem, jest jakaś moda na te Hakenkreuze w Polsce i niemieckie pamiątki. No i to jakoś się ceni, a jak jest cena, to i się znajdują producenci, którzy produkują takich pamiątek sporo. Aż dziwne, że nie ma dużo replik tych przedwojennych, czy tam międzywojennych właśnie polskich, nie wiem, odznaczeń czy pamiątek. No szczególnie tutaj na wrocławskich terenach o jakieś polskie fanty jest słabo, a tych niemieckich można, teoretycznie można gdzieś tam wynaleźć, ale no właśnie trzeba uważać na zakup replik, no chyba, że się chce po prostu mieć coś takiego. Po 6 wiekach niemieckiego panowania Wrocław, prastara stolica Piastów Śląskich, wraca na łono ojczyzny. Kiedyś miałem fazę właśnie na drugą wojnę, jakąś taką, nie wiem, też mnie coś to kręciło, ale teraz już odmieniło mi się i już jakby takich rzeczy nie zbieram. Ewentualnie jakiś hełm się znajdzie u mnie albo coś w tym stylu. No i tyle. No i z Krzysiem żeśmy sobie porozmawiali. Fajnie, fajny jest ten targ. Zobaczymy, kiedy tam będę kolejny raz. Może w tą niedzielę też mi się uda. No i to zaraz zobaczymy, bo tu przyszło do mnie kilka paczek. Kilka paczek stoi. Coś tutaj przyszło. Muszę odpakować, więc zaraz odpakujemy. Zobaczymy, co łysy Ugolry robi. Jesteś? No. Tutaj cały czas działamy. Jeszcze jakieś kilka paczek zostało, bo... Boże, nie mogę się odgracić. O, ten monitor też trzeba zapakować. Aha, teraz tu robisz półeczkę. No i super, będziemy zapółeczkowani. A i ten baner Beer Saloon. Ktoś tam wczoraj chciał, więc nie wiem, jeszcze nie odczytałem maila. Widziałem, że z maili pisał ktoś na czacie i napisał komentarz, ale może nawet dwie osoby się zgłosiły po Beer Saloon. Mamy chyba ten, gdzieś tam w magazynku. Słuchajcie, pakujemy cały czas. Bardzo dużo zamawiacie blues. Bluesy Easy Ridera po ostatnim live'ie poszły dosyć sporo. Zostało jeszcze damskich dużo, XS-ek. Widzę, że jeszcze jest L-ka chyba i XL-ki są damskie, nie Grzesiu? Tak. XS-ka też jest. XS-ka, no, ale to taka jak... No taka na takie szczupłe niewiasty. Szczupłe niewiasty to jest damskie. A to są męskie S-ki, tak? Męskie eski, no i dobrze, no i super, fajnie, że to ten. Wysyłam też dzisiaj do Olgi, Olga Motovlog, pozdrawiam serdecznie. Za chwilę już chyba pewnie jest 1000 subów, więc wielkie gratulacje. Kolega Staszek dla ciebie wysłał mi dolary, żebym ci wysłał bluzy dla ciebie, dla twoich dzieciaków, więc zaraz też je tutaj spakujemy i wyślemy z Grzegorzem. Miała być jeszcze lampa, ale lampa przyszła jakiś ten... Przyszła żarówka zła. Czekajcie, co ja tu jeszcze miałem? Aha, jeszcze coś. O, jeszcze jakaś żarówka. O, teraz ktoś też napisał, że właśnie ten baner z koszulkami. To już takie ostatki. Beer Saloon też. Zaraz otworzymy tą. Zaraz otworzymy. Nie mam kiedy otworzyć paczek, powiem wam, bo przychodzą te paczki. A my tutaj z Grzegorzem cały czas pracujemy. Także to nie jest tak, że my sobie tu leżymy i się śmiejemy, jak? Nie, Grzegorz? Jak? Obiecałeś mi, że będziemy siedzieć i śmiać się. Chodź tutaj bliżej. Nie, no co ty. Grzegorz się tam chowa, czai się. Ja spod pierdółki. Ty, a jakbyśmy tu takie streamy robili, żeby był cały czas live ze stodoły, co? Jak się kłócimy? Nie, no my się nie kłócimy. No jak? No nie? Właśnie, nie kłócimy się, my się tylko tam. Teraz mnie opierdzielasz.
O, dodaj mi jedną tą, bo jedną tą. Dwie w zasadzie. I tu jeszcze jakieś gazetki. O, gazetki odkrywca jeszcze teraz dodaję, bo mam tych gazetek dużo. Faktycznie, myśmy się jeszcze nie pokusili. No właśnie, to jest dziwne, nie? Bo nie pijemy. No właśnie, ja nie piję. Daj tą chustkę. Jak zaznaczył. Daj tą chustkę. O, kończę paczkę dla Olgi. Jeszcze tutaj trochę jakichś takich giftów wrzucę. Torby, jakieś pierdółki, magnesy. Wszystko ten. Może się uda to dzisiaj wysłać. Widzinami. O, dzień dobry. Wjeżdża. Szczęść Boże, niech będzie pozdrowiony. Wbijaj na... Pochwalony. Pochwalony, cześć, cześć. Pochwalony, cześć, cześć. Na niebieskich blachach? Panie, ale nie za daleko, tam już jest paralizator dalej. Świeżo zlechać. Pastuch. Cześć, cześć, o, w końcu swoją półkę opróżnisz z fantami. Właśnie, jak to jest, że on ma swoją półkę, a ja nie mam? Ty masz skrzynkę. No, a mi przyszły ten, mi przyszły kluczyki do tego motura, bo nie wiem, pamiętacie jak ten go kupiłem i nie było tych, no, bo i doszły, patrzcie, ze Stanów kluczyki, no. No, zobaczymy, czy działają. Jeszcze ich nie otwierałem. Zobaczymy, co tam jest, jak to wygląda. O. Są, patrz jakie ładne, oryginalne. No. Co tam, Dezo, zrobisz jakieś zakupy porządniejsze? Mogę wykonać rabat? Czekaj, rabat już wyłączyłem. Ty, ale działa, patrz. No działa. O. Nie, czekaj. Teraz założę się. To musisz tak? O. Kurczę, jak stąd, ale... Już nie wyjadę ze studowy. Muszę ten, muszę przyczepić gdzieś na trytkę, żeby nie zgubić, ale super, fajne, bo... Od razu sygnowany Harley. Łysy uciekasz, o. Znaczy, my sobie siedzimy tu z chłopakami, ja sobie sączę ten. Zaproponowałem DZ-owi gorzelnictwo rolnicze, bo to jest jego ulubiony temat, ale nie chcę, kurde, chłopina. No, a w dobrym pieniądzu bym ci oddał, no. Nie interesuje go. Ani zdaniem należy znieść kartki na wódkę? Oczywiście, że tak, bo to i tak nie zdaje żadnego egzaminu. Ci, co mają pić, to i tak piją, nawet płacą większe sumy za pół litra wódki. Czy należy znieść kartki na wódkę? No mi się wydaje, że tak. A dlaczego? Ja wiem, no zdają one egzamin? Chyba nie. A dlaczego tak nie zdają? Tak. No nie są kolejki takie same, jak były. W ogóle ja wiem, czy są jakieś imieniny, czy coś. No nie można kupić, no bo co, jedna ta butelka wódki, no co to jest na imieniny? Jakieś imprezę w domu zrobić, powiedzmy, no niestety, ale tej wódki jest za mało. A niech się pani trafi jakiś gość, który naprawdę pani chce go przyjąć i idzie pani na metę, 1000 zł w niedzielę kosztuje butelka wódki, no to jest tragedia przecież. Są potrzebne. No, gdyby ich nie było, to by handlarze wykupili. Pół litra na tydzień, żeby było. Pół litra to ja nie doniosę do domu. A ile powinno być? Co najmniej 4. O, dębie wielkie, chłoporobotnik, da mi kartkę za pół litra wódki. Więc pani zdaniem należy utrzymać kartki na wódkę? Tak, po to, żebym ja miała więcej, bo mnie nie wystarcza, proszę panią. Także tym miłym akcentem tutaj z chłopakami żegnam się. Pamiętajcie o aktywnościach, łapa, subskrypcja, komentarz. I już coś niebawem, znowu coś tam może wleci, nie? No, niebawem będzie tam. Jak będzie dzisiaj 10 komentarzy i 10 łap, to wleci kolejny odcinek. Liczę na was! Liczę na was! Pozdrawiamy. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Poznański kabaret Tej. Na estradzie Zenon Laskowi.
aby poprawić samopoczucie w istniejących skomplikowanych warunkach trudnej naszej rzeczywistości, odczytajmy teraz wspólnie momenty z księgi życzeń klienta Pana naszego. Będziemy te momenty odczytywać wspólnie w następujący sposób. Ja będę czytał postulaty, a wy będziecie odpowiadać: życzymy sobie. Zrobimy próbę, bo jak wiecie, w tej sali nam wszystko od razu nie wychodziło. Państwa, zróbmy próbę. Na przykład, nie takich sprzedawczyków jak my. A to nie róbcie mruczando. Nie bójcie się, pierwszy raz jesteście w kongresowej, tak? Śmiało, tak, żeby pod kopułę poleciało. Jeszcze raz. Nie takich sprzedawczyków jak my. O, tak to ma być. Jedziemy. Kronika filmowa też, to teraz ci, co będą w kinie siedzieć, też mówią w kinach. Tam też klienci siedzą. Zwiększenia dostaw. Życzymy sobie. Analizy postaw. Życzymy sobie. Abyśmy w spokoju przeżyli te 90 dni. Życzymy sobie. Aby nie było jaj na Wielkanoc. Życzymy sobie. Aby było mniej pawilonów, a więcej sklepów. Życzymy sobie. Aby w sklepach było pełno tego, co mamy w domach. Życzymy sobie. Skrócić czas oczekiwania w kolejkach z 4 do 2 dni. Kultury w kolejkach. Aby ostatni w kolejce zawsze trzymał jakąś kolorową szmatę. Bo się łączą te kolejki. Realizacja.